Był pan osobą, która ujawniła informację o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod kierownictwem Radosława Sikorskiego doprowadziła do tego, że prezydent Lech Kaczyński nie dostawał klarisów, że wprowadzono nowe przepisy. Również pytał pan o to na Komisji Spraw Zagranicznych. Z pana miny i z tego, co wyglądał, nie był pan usatysfakcjonowany odpowiedzią pana ministra Sikorskiego, któremu w sukurs przyszedł szef komisji, czyli pan Grzegorz Schetyna, prawda? To była kuriozalna sytuacja. Tak, rzeczywiście ta polityka odcinania prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całego zespołu od informacji zaczęła się już w 2008 roku. Nie tylko odcinanie, ale blokowanie aktywności. Przypomnę, to jest mało znany fakt, ale w 2008 roku rząd polski, obecny rząd Tuska, zdecydował o wycofaniu się z Iraku, no bo takie zobowiązanie podjął w kampanii wyborczej i robił to automatycznie i dość bezmyślnie, twierdząc, że misja polska została zakończona. Robił to również wbrew porozumieniu z Amerykanami. Prezydent Lech Kaczyński chciał to sprawdzić po prostu i był taki moment, gdzie chciał wysłać współpracownika, świętej pamięci też niestety, Władysława Stasiaka i generała Polko. Minister Komorowski blokował te wyjazdy przez wiele tygodni do Bagdadu. Placówka w Bagdadzie miała zlecenie, minister Sikorski, wtedy był ministrem spraw zagranicznych, blokował te wyjazdy do Bagdadu, ponieważ placówka miała instrukcję, aby nie organizować wyjazdów, aby nie organizować tego wyjazdu, nie organizować spotkań na miejscu i ci politycy mieli duże kłopoty, aby do tego Bagdadu dotrzeć i ocenić dla prezydenta odrębnie, czy rzeczywiście misja została wypełniona. A potem złośliwie, kiedy oni tę misję wykonali, pojechali, wrócili, no to MSZ na przykład realizował instrukcję, aby wystawić rachunek prezydentowi, ile to kosztowało. Bardzo złośliwe takie działanie. Natomiast w 2009 roku na początku została wydana na piśmie instrukcja przez dyrektora generalnego służby zagranicznej, parafowana również, podpisana przez ministra Sikorskiego, aby zredukować w praktycznie do minimum rozpisywanie depesz z placówek, czyli to są te poufne informacje, które przygotowują nasi ambasadorowie, jak również klarisów. Klarisy to są jawne materiały, to są materiały prasowe z placówek zagranicznych, to są analizy, które nie wymagają jakiejś klauzuli tajności. To spowodowało, że prezydenta chciano odciąć od informacji tej bieżącej, która przychodzi ze świata i uniemożliwić prezydentowi wypracowanie własnego poglądu na sytuację międzynarodową, na świat. Natomiast uznano, że prezydent będzie dostawał już przetworzone materiały MSZ-u, jednoznacznie formujące stanowisko rządu, ocenę, opinię rządu i prezydent nie był w stanie wtedy mieć możliwości zdobycia własnego zdania, własnej opinii. No, próbowaliśmy się bronić przed tym i mieliśmy rozbudowaną współpracę z ambasadami obcych krajów w Warszawie po każdej wizycie, czy to polskiego oficjela, czy to wizycie zagranicznej do Polski. Spotykaliśmy się z odpowiednimi przedstawicielami danej ambasady i oni nas briefowali, jak wyglądał przebieg takiego wyjazdu, czy takiej wizyty. Oni informowali najczęściej mnie osobiście, ja wtedy formowałem notatki, informowałem prezydenta. Prezydent też od czasu do czasu próbował nas wysyłać, świętej pamięci, Mariusza Handzlika i mnie w różne regiony świata, aby zasięgnąć języka. No i wtedy w tych przypadkach również instrukcja wychodziła z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do właściwej ambasady, aby nie pomagać nam w takiej wizycie, nie odbierać nas z lotniska, nie organizować hotelu. No ja też doczekałem się, iż nie miałem prawa używać paszportu dyplomatycznego, co było drobiazgiem, ale na przykład podobało, że podatnik polski musiał za mnie płacić diety również z podatkami lokalnymi, prawda? Natomiast jako człowiek mający paszport dyplomatyczny można było te wydatki zredukować. Dochodziło nawet do takich właśnie złośliwości, które ograniczały pracę prezydenta przez wiele lat. To, co pan mówi, aż trudno w to uwierzyć. Dzisiaj konstytucjonaliści mają wątpliwości, że to było łamanie konstytucji, że to może doprowadzić do postawienia ministra Sikorskiego przed Trybunałem Stanu i jego zwierzchnika, czyli premiera Tuska. Na koniec chciałam zapytać pana jako specjalistę od spraw wschodnich. Był pan przecież ambasadorem w Iranie. Czy będzie wojna?
Myślę, że w najbliższych tygodniach, miesiącach raczej do konfliktu otwartego nie powinno dojść. A ten wybuch w Burgas? Tutaj nie mamy jasności oczywiście, czy to były jakieś testy ostrzegawcze. Natomiast hamulcem takiego konfliktu nie jest strona oczywiście irańska, która w tej chwili zachowuje się niesłychanie bezczelnie i nie podejmuje nawet rozmów, ale sytuacja po zachodniej stronie. W Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się kampania wyborcza prezydencka. Nie sądzę więc, żeby prezydent Obama, który jednak liczy na reelekcję, mając ciągle problemy w Iraku, mając wielkie problemy w Afganistanie, mając problemy na Bliskim Wschodzie, no, w Syrii, która jest otwarcie w trakcie trwania wojny domowej, zdecydował się na rozpoczęcie jeszcze jednego, czy otwarcie jeszcze jednego frontu z Iranem. Także najbliższe miesiące będzie to taka sytuacja biurokratycznej inercji, będzie wyczekiwanie, przeciąganie liny. Natomiast w dalszej przyszłości, jeśli Iran nie podejmie rozmów dyplomatycznych, jeśli sankcje gospodarcze, które w tej chwili dotkliwe są nałożone na Iran, ponieważ Europa zerwała kontrakty, import na ropę, na benzynę z Iranu, to może spowodować znaczący brak wpływów do kasy budżetu irańskiego. Być może to zmusi wreszcie Iran do pewnej uległości. A zmusi pan za to tych ludzi? Czy oni są aż tak dużymi fundamentalistami, że nie będą chcieli w ogóle żadnych rozmów? Powiedzą, weźcie sobie tę pomoc, weźcie sobie te pieniądze, my sobie sami poradzimy. To jest bardzo ambitny kraj, bardzo ambitne społeczeństwo, które jest absolutnie przekonane, że powinni należeć do pierwszej ligi światowej, do rozgrywających na świecie, nie tylko w regionie, a również na świecie. Oni wychodzą z założenia, że to jest jeden kraj praktycznie, który jest kolebką cywilizacji światowej. Tam się Iran przecież panował w starożytności jeszcze nad dzisiejszymi terenami Iraku, czyli nad biblijnymi dla nas terenami. Więc Persowie, ta główna grupa Iranu twierdzi, że to jest kolebka w zasadzie świata i chociażby z tego tytułu należy im się dostęp do światowej największej ligi mocarstw, które decydują o świecie. Próbowali różnych metod, aby dotrzeć do tej ligi i ostatnio uważałem, że jedynym instrumentem, który takim biletem, który wpuści do tej ligi, to jest broń jądrowa. To jest broń jądrowa. Uważają, że tak jak nietykalna stała się Korea Północna, Pakistan, to również oni, jeśli zdobędą broń nuklearną, będą wtedy poważnie traktowani przez świat i są niesłychanie zdeterminowani. Niestety władze irańskie mają też duże poparcie społeczeństwa irańskiego, które w tym przypadku, tak jak w przypadku wewnętrznych różnych aspektów polityki, rywalizuje z mułami, nie akceptuje mułów, to w przypadku broni jądrowej jest to pewne wyróżnienie dla społeczeństwa irańskiego i sankcje musiały w zasadzie dotknąć tego społeczeństwa, pokazać mu, że nie można zdobyć broni nuklearnej bezkarnie, że to kosztuje. I jeśli sankcje rzeczywiście ugodzą społeczeństwo, jeśli oni zobaczą, że nie są w stanie funkcjonować na świecie, nie są w stanie wyjeżdżać, wysyłać dzieci na uniwersytety zachodnie, do Europy, do Stanów Zjednoczonych, to być może wtedy dopiero presja społeczna wymusi na władzach irańskich zmianę polityki nuklearnej. Powiedział pan, że prezydent Obama ma szansę na reelekcję, ale ostatnio dochodzą informacje dość ciekawe, dwóch ambasadorów samych. Tak. Odeszło z pełnionych funkcji. Trzech. Między innymi trzech, ale w tej chwili na przykład najważniejszy w Pakistanie. Nie zgadzając się z polityką Obamy, czy rzeczywiście Mitt Romney ma szansę na wygraną? Tak, z dzisiejszej perspektywy mamy jeszcze około 3 miesięcy do wyborów, w początku listopada. Szanse są bardzo wyrównane. Obama ma niewielką przewagę, co jak na urzędującego prezydenta niewiele znaczy. Bo przecież on wykorzystuje fakt, że ma możliwość pokazywania się w mediach. Natomiast on nie ma wielu sukcesów wewnątrz kraju i niespecjalnie nie ma wielu sukcesów w polityce zagranicznej. Prawda? Co prawda udało się znaleźć Bin Ladena, nawet go zlikwidować.
wycofano wojska z Iraku, no ale jednak ugrzęźli Amerykanie w dalszym ciągu w Afganistanie, otwierają się inne pola konflikt. Syria, wiadomo, czy się stanie z Syrią. To prawda, baza Guantanamo nie została zlikwidowana, to było największe jego przyrzeczenie wobec tych środowisk właśnie centrowo-lewicowych i tu końca nie widać rozwiązania tego problemu. Sytuacja wewnętrzna również jest krytyczna, jak na Stany Zjednoczone jest prawie 9% bezrobocie, to jest w tym kraju duże, znaczące. Nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie cały program opieki zdrowotnej, którą Obama uchwalił, ale on musi teraz wejść w życie w tym olbrzymim kraju. Mitt Romney jest dość popularny w tej chwili, jak powiedziałem, ma prawie równe szanse. Zgromadził bardzo duże fundusze. Jest to też zamożny człowiek, który może przeznaczyć w pewnym momencie własne fundusze. Jest to próba powrotu do takiej koncepcji liberalnej, otwartej, ale w takim znaczeniu konserwatywnej, aby gospodarka jednak nie tyle była sterowana przez państwo, przez administrację centralną, ale jednak miała możliwość sama sobie poradzić się z tymi problemami. I z dzisiejszego punktu widzenia 3 miesiące przed wyborami szanse ich są bardzo wyrównane i trudno jest wskazać, który z nich wygra. Wiele zależy od Romneya, czy poprawi sposób zachowania, czy poprawi swoją retorykę, czy na przykład w czasie tej wizyty, odwiedzin w Wielkiej Brytanii, w Izraelu, w Polsce nauczył się czegoś, czy zdobył jakieś doświadczenie, które wykorzysta. Tutaj bardzo wiele od niego zależy. O Obamie wiemy wszystko. Wiemy, że jest to człowiek, który się zachowuje sprawnie, retorycznie, który ma szybki, dobry kontakt z publicznością. Romney jest wycofany, jest dość ogólnikowy, no i on musi pokazać w tej chwili swoje karty, swoje atuty w najbliższych 3 miesiące. Jeśli pokaże zespół ludzi, z którym będzie... Prawdopodobnie. Jeśli pokaże taki zespół ludzi, a Condoleezza Rice jest popularnym, jest politykiem bardzo doświadczonym. I lubianym, rzeczywiście. To nie jest poprzedniczka pani Sarah Palin, która była ośmieszana. Tutaj nie da się ośmieszyć pani Condoleezzy Rice. No problem tylko będzie taki, żeby ewentualny kandydat na wiceprezydenta nie okazał się bardziej lepszy od kandydata bardziej popularny od Mitta Romneya. Więc tutaj jest pewien dylemat. Ale dzisiaj podsumowując, można powiedzieć, szanse są bardzo wyrównane obu kandydatów. Zobaczymy w listopadzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam. Do widzenia. Thank you.